Co to jest? Ale po co ci to wysłała? Skarbie, ja nie wiem, po co mi to wysłała. Nie prosiłem o to. Kasia, przysięgam. Żałosne. Kasia. Ty. Co się stało? Dominika wysłała Witkowi swoje nagie. No co ty? Patrz. Jezus, ze zdzira. Patrz, najpierw przespałaś się z Irkiem, a teraz jeszcze będzie podrywać Witka. Gdzie ona jest? Na zapleczu. Co to jest? Skąd to masz? Naprawdę myślałaś, że Witek mi tego nie pokaże? A skąd on to ma? No ja mu tego nie wysłałam. Czyżby? Dominika.lenartowicz@. To nie jest mój mail. Ja się nie podpisuję imieniem i nazwiskiem, no ktoś mnie musiał robić. No jasne, bo ktoś by sobie zadał tyle trudu, żeby zdobyć twoją nagą fotkę i wysłać akurat Witkowi, którego ty podrywasz. No nie podrywam go. Cześć dziewczyny, cześć Kasia. Co takie miny macie? Co się dzieje? To, przed czym mnie ostrzegałeś. Rudy dynamit wybuchł mi koło tyłka. No, przyznaj, że chcesz się na mnie zemścić za Irka. A skąd miałabym mieć twoją nagą fotę? Jakie nagie foto, czy wy, dziewczyny, mówicie? Pokażcie. Przez to już widziałeś na żywo. Mona, ty to zrobiłaś? Dopiero co się polubiłyśmy. Bądź szczera. Przestań, po co ja bym miała robić taką akcję? Zresztą nawet nie mam maila do Witka. Pewnie nie ciężko byłoby go zdobyć. Wystarczyłoby tylko wejść na stronę hotelu. Sama znalazłaś, więc wiesz najlepiej. Nie znalazłam. Dobra. Nie chcę mi się już tracić czasu. Ty jesteś żałosna. Irek, nie wrócimy tutaj, dopóki Dominika będzie stała za barem. Cześć. Wystarczy już tego. Trzymaj się od nas z daleka, okej? Wiem, że to twoja sprawka. Nawet jeśli to należało ci się. Pożałujesz tego. To udowodnij mi, że to ja powodzenia. Kurde, laski, ja nie mogę już też wytrzymać. Wy nie możecie razem pracować. Tak? To niech ona wraca do Scarface, bo mnie się stąd niestety nie tak szybko nie pozbędziesz. Nie popłacz się.